Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, 26 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi o sobie, że jest bramą dla owiec, czyli po prostu daje poczucie bezpieczeństwa, że wejście do owczarni jest bardzo pilnie strzeżone, że nie wszyscy mogą tam wejść. Pan Jezus strzeże swoich owiec. Kochani, owca to jest takie stworzonko, które jest zupełnie bezbronne. Nie posiada pazurów, nie posiada jakichś kłów, nie posiada jakiegoś jadu. Ono po prostu jest bezbronne. Potrzebuje po prostu kogoś, kto będzie takim przewodnikiem. Jeżeli na przykład inna owca by przejęła zadanie przewodnika, to wówczas mogłoby dojść do czegoś, co nazywamy owczym pędem, czyli po prostu w takiej panice wszystkie zmierzają do jakiejś, może nawet przepaści. Natomiast kiedy pojawia się dobry pasterz, wówczas ten pasterz prowadzi do bezpiecznych miejsc. Między innymi takim bezpiecznym miejscem jest owczarnia. Jezus jest bramą owiec, czyli wprowadza do owczarni tych, którzy należą do wspólnoty. Dzisiejsze porównanie Pana Jezusa do bramy skojarzyło mi się z taką bramką, kochani, na lotnisku albo do jakiegoś takiego miejsca, które jest pilnie strzeżone. Wiecie, nie możecie przejść, kiedy macie w swoich kieszeniach scyzoryk, kiedy macie komórkę, kiedy macie jakieś ostre przedmioty albo jakieś metalowe. Możecie przejść dopiero wtedy, kiedy jesteście czyści, kiedy pozbędziecie się tych wszystkich przedmiotów. Inaczej, kiedy będziecie próbowali na siłę przejść, zupełnie nie wyzbywszy się tych wszystkich rzeczy, to gdzieś tam ta bramka zasygnalizuje, że nie jesteście odpowiednimi osobami, które są już gotowe, żeby przejść na tamtą stronę. I myślę, że Pan Jezus jest taką bramą również, który w jakiś sposób weryfikuje w nas, czy są jakieś takie rzeczy, które nam przeszkadzają do tego, abyśmy dołączyli do wspólnoty tych, którzy należą do owczarni Bożej. Być może to nasze grzechy, być może jakieś takie przywiązanie do rzeczy materialnych sprawiają, że Pan Jezus jako brama stara się w jakiś sposób pomóc nam, abyśmy się oczyścili, pozbyli się tego zbędnego balastu i przeszli tam jako zupełnie ludzie tacy oczyszczeni. Być może, kochani, gdybyśmy chcieli dostać się do jakiegoś miejsca, do którego dostęp jest tylko wtedy, kiedy posiadamy ważny bilet, mogłoby się okazać, że byśmy mogli się zastanawiać, czy jest jakaś inna droga dostępu do tamtego miejsca, żeby ominąć tę całą procedurę. Być może niektórzy pomyśleliby sobie, a może gdzieś tam przez płot, a może gdzieś tam przekupić kogoś, albo gdzieś tam ukryć się, czy jest jakaś taka możliwość. Wydarzenie, o którym chcę, kochani, teraz opowiedzieć, miało miejsce wiele lat temu. Osoba, która występowała w tym wydarzeniu jako główny bohater, w tej chwili jest dorosłą już osobą. Wtedy ten chłopiec miał około 9 lat. Przyszła do mnie jego mama i mówi: ojcze, potrzebuję wyjątkowej pomocy. Otóż umarł mój mąż i umarł ojciec właśnie tego dziecka, mojego syna. Nie wiem, jak mu powiedzieć o śmierci taty. Chcę, żeby ojciec to zrobił. Ja po prostu nie radzę sobie, nie jestem w stanie mu tego powiedzieć bez łez, bez rozpaczy. Obawiam się, że w ogóle nic nie wyduszę z siebie. I wtedy oczywiście podjąłem się tego zadania, choć powiem, że nie było to łatwe. Przyszliśmy do domu, on wtedy był z kolegą, siedzieli na podłodze, grali w jakąś taką grę telewizyjną, mieli w ręku pady. I w pewnym momencie powiedziałem do niego: wiesz, chcę z tobą porozmawiać. Kolega na chwilkę będzie musiał wrócić do siebie do domu. Chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. On oczywiście ucieszył się, myślał, że będę razem z nim grał w jakąś grę, ale mówię: nie, popatrz mi prosto w oczy. Twoja mama poprosiła mnie o pomoc, dlatego że nie jest w stanie powiedzieć ci coś, co jest bardzo trudne do powiedzenia. Mianowicie twój tato odszedł z tego świata. Twój tata po prostu umarł. Wtedy zamarł, po prostu jego twarz stała się taka chłodna, zimna, oczy po prostu niedostępne. Mama otworzyła okno, że być może potrzebuje jakiegoś powietrza. Siedział tam, nie pamiętam ile, może 15, może 20 minut, bez ruchu. Mama próbowała coś tłumaczyć, ja próbowałem coś tłumaczyć. Po chwili wyszedł do łazienki, wrócił z powrotem, podszedł do mamy, przytulił się i powiedział: mamo, nie martw się, tata dotarł już do nieba. My musimy jeszcze zarobić na bilet, na ten pociąg, który zmierza do nieba, i dotrzemy tam i będziemy tam razem z tatą. Mamo, nie martw się, ja tobie pomogę. Bardzo podobała mi się ta dojrzała wypowiedź tego dziecka, który próbował pocieszyć swoją mamę, mimo że sam potrzebował pocieszenia. Ale bardzo też podobało mi się jego porównanie, że musimy po prostu jeszcze zasłużyć albo odczekać na ten moment, kiedy będziemy mieli w ręku bilet, aby trafić do nieba.
Oczywiście wiemy o tym, że nie musimy kupować nieba. Ono już zostało kupione. I żadnymi naszymi zasługami nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na niebo. Jezus zrobił to za nas. To, co my musimy zrobić, to współpracować z Jego łaską. Przyjąć Jego możliwość, aby dołączyć do tego wielkiego, wspaniałego dzieła, które Pan Bóg już wywalczył dla nas. Ale to jest prawda, kochani, że żeby dostać się do nieba, musimy, kochani, przejść przez pewną weryfikację. Życie musi nas zweryfikować. Musimy się umocnić, oczyścić, abyśmy, kiedy będziemy przechodzić przez tę bramkę do Ojczyzny Niebieskiej, żebyśmy przechodzili tam bez żadnych zabezpieczeń, bez tego wszystkiego, co można, co chcielibyśmy na tamtą stronę zabrać. Nie weźmiemy tam ani dyplomów, ani żadnych pieniędzy, ani nie zabierzemy ze sobą żadnych tytułów naukowych czy kogokolwiek innego, żadnych rzeczy materialnych. To, co możemy zabrać na tamtą stronę, to albo dobre, albo złe czyny. I Jezus jest taką bramą, przez którą musimy przejść. Kochani, ale Jezus jest miłosierny i On kocha nas i On nas oczyszcza. I dlatego ta Ewangelia jest taką dobrą nowiną dla nas wszystkich. Otwórzcie, kochani, teraz wasze serca, drogie owieczki, drogie baranki, aby Pan Jezus nam pobłogosławił, nasz dobry pasterz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.